wiesz, ja to sobie trudno wiesz zrobić, spokojnie. Daj sobie spokojnie. White, white horses came rolling round. Yeah. White, white world. Mikrofonowywanie. O mikrofonowywanie w zasadzie. A co to znaczy? Przypinanie mikrofonów do poszczególnych bębnów. A długo tak robisz? Czy długo się tym zajmuję? Nie, nie, zapomnij. Cześć Dominik. Cześć. Ogólnie smutek, co? Dlaczego? Ostatni koncert trasy. Smutna muzyka w tle. Wszyscy przydołowane nastroje. Dobra, dzięki. Z tobą nie chcę gadać, bo mówisz jakieś smutne rzeczy. Może Marcin powie nam coś wesołego. Oczywiście, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, bo kończymy ten sezon 2013 w pięknym stylu. Frekwencja ogólnoroczna jest bardzo, bardzo dobra, zadowalająca. Cieszymy się, że mamy coraz większe zainteresowanie, coraz więcej fanów, coraz więcej ludzi, którzy wnikają w naszą twórczość. Oby było tak dalej w następnym roku. Pozdrawiam. Dziękujemy ci, Marcin. A któż tam się kryje? Tu? Ja. Co tutaj robisz? Ja jak zwykle improwizuję. Ja nie wiem skąd się tutaj wziąłem. I próbuję pomagać, ale zawsze to widzę, że to pasuje tam, to wpinam, nie? Aha. A gdzie na przykład pasuje ten kabel, który trzymasz teraz? Znaczy w różne miejsca. Przede wszystkim stosujemy to, że w kółko, żeby lepiej słyszeć to, co idzie do mikrofonu. Aha, czyli tu grając, tak. Po tym kablu idzie i ty słyszysz to, co grasz wtedy. Tak, specyficzny rodzaj się łapki lekarskiej taki. Można wtedy badać mikrofonem. A mikrofon? Tak, jest. No dobrze. Ale zawsze miałeś kierowy, tak? Wcześniej. Zawsze tak. Miałem XLR-y, taki na przykład miałem sam prom, a drugi taki na przykład sam XTS kikowy, nie? Krzysiu, czy powiesz coś nam? Coś. Coś o dzisiejszym dniu. Czy jest w nim coś szczególnego? To jest jedyna sobota w tym tygodniu. To jest jedenasta co? Jedyna sobota w tym tygodniu. Jedyna sobota w tym tygodniu. A co jeszcze? Nie będzie drugiej. Co jeszcze się dzisiaj dzieje? Co dzisiaj się dzieje? Dominik spada z drabiny. Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie no, Krzysiu! Jest ściąga? Jest. O, gumka mi spadła. A my to nie ma. Kubi? Chciałem sobie wziąć więcej, żeby nie latać. Kubi, idziesz tutaj do nas? Kuba, musimy zrobić to razem. Z tego względu, że bardzo dobrze sobie współpracujemy. Na przykład właśnie sobie nawzajem rozstawiamy instrumenty klawiszowe. Ja na przykład sprawiam jakiś tatu, Kuba, tutaj. Jaką wysokość preferujesz? Tak, prawda? No tak. Ładnie. I właśnie w tym momencie właśnie podajemy sobie dłoń. Nie ujął tego, jeszcze raz. Kuba, a jak się dzisiaj czujesz? Źle. Do widzenia. A co się dzieje? Czemu źle? Powiedziałeś, że jest homoseksualistą. Dlaczego, Kuba? Jeszcze ludzie pomyślą, że jesteś niemiły, a przecież jesteś tak dobrą osobą. No Kubuś. No Kubuś, chodź. Chodź tu. Nie, Kuba jest smutny, bo on wczoraj wyznał coś na koncercie. Kuba, powiedz wszystkim. Jestem smutny, bo krążą plotki w świecie show biznesu, jakobym był partnerem Damiana. To życiowym. Show biznes jest my life. A nie usłyszałem, że takie zdanie padło i po prostu... Ale przecież my wszyscy tak myślimy, prawda chłopaki? Tak. No, my wszyscy tak myślimy. Ja, że nie jest partnerem życiowym, że to jest tylko seks podobno. Aha. Ale już wam tłumaczyłem, przecież my dawno już życiowym. Życiowym, bo pan od życi. Udostępniania. Partner życiowy. A co robisz z tym kabelkiem? Wiesz co, tak robi i tak z powrotem, bo nie wiem gdzie kabelka. Trzymaj go przez godzinę. Nie chcesz, żeby się czepiali, że nic nie robisz. No. Rozumiem. Grunt to, żeby wyglądało, że coś robimy. Tak, ty mi wczoraj wyznaliście. Dominik do filmu specjalnie nie ma za założonych rąk stół jak kierownik. Zawsze tak chodzi. A teraz dużo teraz widzisz. Do
drabiny się dorwał. Niech to prawda, że mój wczoraj siedział na kolanach. Mówił, co, pracuj się opierdziela, a teraz pracuj. No i patataj było. Tak. Jak Damian, powiesz nam słowo? Co? Powiesz nam jakieś słowo? Proszę, zdecydować się. Ty zawsze tymi słowami tak operujesz. A komu? Ludziom. Zapierdalam. No nie wiem właśnie, zastanawiam się. Mówię się jak ktoś tam... Temperatura spadła. Maro? Jak się dzisiaj czujesz? Czuję się wyśmienicie. Dobrze, a co robi to magiczne pudełeczko? Symetryzuje sygnał. O, ja nie wiem co to znaczy. Co to znaczy? A to tak, symetria. Symetria to jest jak masz trzy pary przewodów. Raz, dwa, trzy. Tak zwany jack stereo, to nie jest faktycznie jack stereo, tylko to jest jack symetryczny. Jack co? Co ma jedną wybitkę? Taki czy taki? Wybierz mi. Nie wiem, bo stary już zaraz dosiadł i pobrałem. Nie ten, bo się fajnie kojarzy, wiesz? Mi bynajmniej. A z czym ci się kojarzy ten mikrofon? Wiesz co, jak biegają w sztafecie kobiety, to one sobie podają. No, to prawda, ty jesteś taki sportowiec. No i zresztą to od razu było widać, że sportowiec. No, ogólnie od dziecka lubię sport. No i się cieszę. Jeden podwójny? I co, nic tam nie powiesz? Taki z dziurami, no. Ja mogę postawić tę kamerę, aż sobie coś przypomnisz fajnego. A tu nie ma takiego z dwoma dziurami. Nie. To już jest trzema. Z czterema. Nie. Nie będę. Wiecie co? Ja zaśpiewam. No, zaśpiewaj. Do aparatu. Twój pokój. No, to zaśpiewaj. Neona, neowoda i kamienie. Dziękuję. Na mnie się ostatnio angielskiego zaczął uczyć. Yes, yes, yes. Tyle umie. Adaś? Tak. Na rzecz tego bębenka dramatykowego możemy zrezygnować z tego? Możemy zrezygnować z nagłośnienia go. Nie, no możemy zrezygnować? Tak. A Damian wtedy dostał oddzielnego D-boxa. Tak, tak. Tak zróbmy. Okej. Okay. A pytam, dobra. Co ty? No przecież ten bębenek. No bo... Cześć. No bo nie wiem, no przecież. Marek?